Przemysław Kupajew, dzień dobry Państwu. Zaczynamy kolejny odcinek Wielomości Samorządowych. Nasz dzisiejszy program rozpoczynamy od informacji na temat listów dla ziemi, czyli propagowania zachowań proekologicznych i przede wszystkim pomaganie w zmniejszaniu ilości odpadów. Fundacja Ekologiczna Arka przygotowuje w dniach 15-30 kwietnia autorską akcję Listy dla Ziemi. Ma w niej uczestniczyć około 1 000 000 osób. Ma ona wesprzeć gminy w obowiązku organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z nową ustawą śmieciową. Głównym elementem akcji jest pisanie przez młodych ludzi tematycznych listów do dorosłych. Uczestniczy w niej wiele jeleniogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Młodzież sama edukuje dorosłych, sama z rodzicami, z dziadkami, z kuzynostwem wybiera trzy działania, które chciałaby realizować w swoim domu. Rodziny wybierają następnie strażnika, kogoś, kto jest w domu koordynatorem tego projektu, kto jest strażnikiem właśnie tych działań ekologicznych. Myślę, że niebywałym takim sukcesem tej akcji może być to, że właśnie młodzież sama jest to zaangażowana, że zanosi te listy do swoich rodzin, że odbywa się to w takim kręgu najbliższym. Robimy to po to, żeby uświadomić nam, mieszkańcom, jak ważną rolą jest segregowanie odpadów komunalnych. To, jak segregowanie śmieci jest ważne, uświadamiają na przykład wycieczki do składowisk odpadów, w których dzieci mogą zobaczyć, co daje selektywna zbiórka. Tego typu przedsięwzięcia są często realizowane dzięki uprzejmości zarządców składowiska w Siedlęcinie. Czy warto być eko i brać udział w akcji pisania listów dla ziemi? Zapytaliśmy dziś w Szkole Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze. Ja mam zamiar napisać ten list do ziemi i chcę w nim przeprosić ją za to, że ją zaśmiecamy i postanowiłam, że od dnia dzisiejszego będziemy z całą rodziną segregować śmieci i klasa też, mam nadzieję, że się w to zaangażuje. Ja natomiast postanowiłam, że będę pomagać bezdomnym zwierzętom, dokarmiać je i rozważam decyzję nad zatrudnieniem się jako wolontariusz w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Myślę, że wraz z moją mamą będę tam chodziła i gorąco namawiam wszystkich do uczestniczenia w tej akcji. Nie tylko o tej akcji warto pamiętać. Już jutro w Cieplicach i na Zabobrzu prowadzona będzie zbiórka elektrośmieci. Jutro jest zbiórka elektrośmieci w Jeleniej Górze. Współpracujemy z firmą AG Eko, która jutro w dwóch punktach przy Biedronkach na Alei Jana Pawła II i przy Biedronce niedaleko apteki pod Koroną w godzinach od 9 do 17 będzie zbierać elektrośmieci. A elektrośmieci to pralki, lodówki, telewizory, tylko nie bijmy kineskopów, bo takich nie przyjmą. Wszystkie małe urządzenia elektryczne. Można je oddać za darmo, a jeszcze przy okazji uzyskać jakieś drobne upominki, a jednocześnie w sposób usystematyzowany i wysegregowany pozbędziemy się tych śmieci z naszych domów. Chcesz pomóc innym? Przekaż 1% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych. W Jeleniej Górze jest ich wiele. Warto o tym pamiętać, rozliczając się z fiskusem. Wielu jeleniogórzan jeszcze tego nie zrobiło, a termin upływa ostatniego dnia kwietnia. Wypełniając swoje zeznania, warto wybrać organizację pożytku publicznego, do której trafi 1% naszego podatku. Jest to o tyle łatwe dla podatnika, że w zeznaniu rocznym wystarczy wpisać wybraną organizację i podać jej numer KRS. Przy tym wyborze pamiętajmy, że takie organizacje działają też w Jeleniej Górze, a pełną ich listę znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miasta. Często te drobne złotówki, czy też przechodzące potem w tysiące mogą rozwiązać wiele problemów mieszkańców Jeleniej Góry, problemów zdrowotnych, stypendia, pewna działalność promocyjna i inna. Po prostu one są w Jeleniej Górze i warto, żeby one były przekazane na rzecz fundacji czy też stowarzyszeń różnego rodzaju organizacji działających w Jeleniej Górze. Takowy wykaz znajduje się, pełne informacje na naszej stronie i każdy zainteresowany może po prostu tam wejść i zobaczyć. W ostatnich latach ilość składanych zeznań z zaznaczonym numerem KRS jeleniogórskich organizacji pozarządowych wzrasta, jak jest w tym roku. O to zapytaliśmy Beatę Cichocką z Urzędu Skarbowego. Dysponujemy informacjami o tym, na jakie organizacje przekazywane są jakie środki i rzeczywiście tutaj można śmiało powiedzieć, że te lokalne organizacje, czyli te, które działają tutaj na naszym terenie, są tymi organizacjami, na które najwięcej środków jest przekazywanych.
Jednak w dalszym ciągu jest to tylko kilka procent wszystkich przekazywanych kwot. Do wspierania jeleniogórskich organizacji zachęcają więc również władze Jeleniej Góry. To, co mi najbardziej martwi, to to, że jak już analizowałem te przekazane środki, no to głównie je przekazujemy na instytucje, które widać w telewizji, które reklamują się w telewizji. Stąd wielka prośba do Jeleniogórzan i pomoc w postaci wywieszenia na naszej stronie internetowej naszych organizacji pożytku publicznego. Tu nie chodzi o to, żeby nie dawać innym, tylko chodzi o to, żeby mieć świadomość, kogo możemy tym 1% wesprzeć. Skoro już wspieramy, to róbmy to świadomie. Przypominamy, na złożenie zeznania podatkowego i przekazanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych mamy czas do końca kwietnia. Bezpłatne badania USG dla dzieci w Jeleniej Górze po raz kolejny odbywały się za sprawą Fundacji Ronalda McDonalda. Jak ważne jest zdrowie naszego dziecka? Rodzice nie mają wątpliwości. Najważniejsze. Jak często wykonujemy naszym dzieciom badania profilaktyczne? Za rzadko lub wcale. W Jeleniej Górze Fundacja Ronalda McDonalda pod hasłem Nie nowotworom u dzieci przebadała prawie 140 dzieci. Można ewentualnie wcześniej wykluczyć jakieś choroby, które u dzieci się rozwijają. Na czym to polega? Bo nie wszyscy rodzice wiedzą, jak to wygląda. Nie trzeba się bać. Nie, absolutnie. To było badanie USG przeprowadzone podstawowych narządów dziecka. Bezbolesne, bezinwazyjne badanie. Te badania nie są absolutnie obowiązkowe. Także myślę, że powtarzać nie potrzeba. Ewentualnie później, jak lekarz pediatra zaleci, to można z dzieckiem. Natomiast ja dla własnego spokoju chciałam sprawdzić, czy moje dzieci są zdrowe. Badania mają na celu dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Są realizowane według standardów medycznych określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy radiologów. To jest wspólny pomysł razem z Fundacją Ronalda McDonalda i jedno z działań profilaktycznych miasta, które udziela się w różnych akcjach profilaktycznych. Przypomnę, że oprócz tego typu badania miasto dofinansowuje akcje profilaktycznych Badajmy Wzrok Dzieciom, szczepienia HPV, jak również szczepienia przeciw pneumokokom. Lekarze przyjmowali w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda, który stał na placu ratuszowym. To jedyny tego typu pojazd w Europie. Jest to unikalna, mobilna stacja medyczna, składająca się z poczekalni, rejestracji oraz dwóch gabinetów lekarskich, wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny. Badanie to pozwala na wcześniejsze wykrywanie różnego rodzaju schorzeń, pozwala na wdrożenie lepszego, to znaczy bardziej skutecznego leczenia, mniej obciążającego dla pacjenta. No i przede wszystkim badania są bezpłatne i w żaden sposób no, nieszkodliwe dla pacjenta, ponieważ są to badania, tak jak wspomniałem, ultrasonograficzne. No nie stwierdzono dotychczas, żeby te badania skutkowały w jakikolwiek ujemny sposób na zdrowie dzieci. Także no, tutaj badania są bezpieczne i dlatego bym zachęcał, żeby w nich uczestniczyć. Fundacja Ronalda McDonalda jest organizacją pożytku publicznego działającą w Polsce od 2002 roku. Polska część należy do większej całości pracującej w 52 krajach świata organizacji charytatywnej. Fundację na całym świecie łączy jeden wspólny mianownik. Propagowanie wczesnej diagnostyki i profilaktyki oraz pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i innymi chorobami cywilizacyjnymi. W dzisiejszym odcinku Wiadomości Samorządowych to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już niebawem. Do zobaczenia.